Witam was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Na ostatnim odcinku mieliście do wygrania USP Neonair o wartości 60 zł, dlatego teraz wylosujemy zwycięzcę z tego odcinka właśnie. Bierzemy sobie linka, wklejamy go sobie tutaj, filter duplicate users, jest 8, 9, 10, jest 15 łącznie tutaj, jeśli chodzi o kapcze, 250 komentarzy i zobaczymy, kto sobie wygrywa tego USP o wartości 60 zł. I będzie to Lil 8 Uzi, czy konto legitne, konto 2020 rok, dobra. Dla pewności jeszcze wejdźmy na jego Steama. Dobra, zobaczymy sobie. No konto, drugi level, no 11, no tutaj, no szczerze nie wiem, szczerze, kurczę, czekajcie, weźmy w ekwipunek chociaż. No nie, no dobra, jest, dobra, po prostu nie ma publicznego tego, ale konto legitne, dobra, w porządku, niech będzie. Dobra, wysyłamy ci USP stary o wartości 60 zł, gratuluję wygranej US 1 Mech, chociaż tak szczerze, byłbym skłonny ci nie dać tego skina, bo jednak drugi level Steam, ale jakieś tam skiny masz, więc może po prostu nie masz tego publicznego, więc no dobra, niech ci będzie. Dobra, potwierdzamy ci oczywiście już w tym momencie ofertę wymiany na tego USPika. Proszę cię bardzo, możesz sobie stary zaakceptować. No i w tym momencie widzowie, macie ode mnie do wygrania oczywiście tego skina. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale u mnie, dzwonkiem i w komentarzu napiszcie sobie hasło, biorę udział. Oraz widzowie, oczywiście powiem wam, że macie ode mnie konkurs na kosę. A jak ją wygrać? Pod tym odcinkiem dobijamy 300 łapek w górę i jeżeli dobijemy 300 łapek w górę, to jutro odpalę streama, na którym będę losował kosę. Także, w sensie rozdawał dla was kosę. Także dobijamy łapki w górę, 300 łapek w górę do jutra i dacie radę. Dacie radę, wierzę w was, że dacie radę i po prostu wylosujemy koskę jutro na live. No i dobra, w tym momencie ja sobie wchodzę. Aha, jeszcze macie konkurs na koskę bezpośrednio na CSGO skincie. Tutaj przykładowo za wpłatę 50 zł z kodem S1MEC możecie wygrać sobie na Wojenę w Boreal Forest, czy takiego Glocka Gamma Dopplera. Tutaj za 3 dyszki jest wpłata. No ale czym więcej wpłacicie oczywiście z kodem S1 jak na CSGO skinsa, tym macie większą szansę. No, na tą kosę jest aktualnie 18 osób, także dalej macie teraz większą szansę, bo czym więcej osób bierze udział, tym zmniejsza się ta szansa po prostu na wygraną, także może akurat ty jak wpłacisz z kodem S1 jak jakąś kwotę, to akurat wygrasz. No minimum to jest 50 zł, ale oczywiście czym więcej, to jest większa szansa na wygranie tej kosy. Dobra, już w tym momencie jesteśmy na CSGO skinsie, klikajcie sobie ten plusik oczywiście, wpisujcie kod S1MEC, bo za każde 2 zł wpłacone na CSGO skin z kodem S1MEC macie 1 ticket na kosę, oraz oczywiście za każde 10 zł wpłacone na CSGO skin z kodem S1MEC macie 1 ticket na Ursusa na iPadoplera za 2,5 tysiąca zł, to zachęcam do wpłat. No i plus 10% do doładowania oraz 2,10 na start z kodem S1MEC również macie. Dobra, w tym momencie wejdźmy sobie może na Case Battle. Jest Case Battle za 400 zł, witamy bardzo serdecznie! Ja sobie w tym momencie przerzucę tutaj tego Steama, dobra, bo sobie muszę przeklikać tutaj, pyk, dobra. No na razie szczerze jest okej. Zobaczymy, co będzie dalej. No nie, teraz jest lipa już, bo to jest bitwa underdog, także musimy po prostu trafiać jak najmniej i trafiamy nie, już przegraliśmy na 100% niestety. No nie da się tego wygrać, no nie da się już tego wygrać, nie wiem, co by musiało im wypaść, żebyśmy to wygrali. No jest to bitwa, widzowie, underdog, więc mamy najwięcej i jest tutaj jakiś nowy event. Co to jest? Czekajcie, sobie to odświeżę. Skąd to jest? Czekajcie, a sklep, co? Okej, jest nowy sklep, jakiś nowy tryb. Sklep bitwy skrzynek, okej. Możemy sobie tutaj zakupić skina jakiegoś, tak? W porządku, okej. Gdzie za 911 tysięcy można sobie kupić karabita freehanda? Dobra, próbujemy sobie. Spójrzmy sobie bitwę, niech będzie, powiedzmy. No może na te esencjalsy moje ulubione. Spróbujemy sobie razy 8, niech będzie. Underdog na dwóch graczy. Jakiś widz ostatnio na odcinku podpowiedział, żeby dać bota Isamu na underdogu, więc zobaczymy, czy bot Isamu odda na underdogu. No ostatnio jak dawałem bota Isamu, to niestety, ale przegrałem, więc zobaczymy, co będzie teraz. No jest, oj, co z tego, że on trafił Akasimowa, który jest skinem czerwonym, jak ja trafiam Cyber Security w stanie fakturniu za ponad 200 zł, więc bardzo mocny traf, jeśli chodzi o mnie. No ale on powinien trafiać jak najwięcej. Dobra, ktoś tu pisze. O dobra. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie dalej. Proszę, żebyśmy... Nie, ja nie chcę nic trafiać. Proszę, come on, żeby on coś trafił. No weź, CSGO skins. Okej, okay. Akasimov za stówkę. No
No co z tego, jak ja trafiam Trigona, który jest tak naprawdę połowę tylko tańszy, a i tak przewaga jest, okej, okay, a K47, który jest naprawdę drogi, bo on sam kosztuje 431 zł. Kosa, no dlaczego dla mnie musi być kosa i to wszystko przez bota i samu? Widzowie, za każdym pieprzonym razem, ja mówię, widzowie, mówię o tym cały czas, nawet jak mi powiecie, Simek, zrób underdogu z botem i samu, no to tak czy siak i tak ze mną wygra, no to jest niepojęte, co on tutaj robi tak naprawdę, no bitwa za stówę, no ale nie, ja sobie będę tutaj tworzył może jakąś bitwę, powiedzmy, czekajcie, jest Allstar, nie, spróbuję sobie można, a Pulcase na buście razy 4, niech będzie 1600 zł, dobra, jeszcze raz, zaufam i dam szansę jeszcze raz, tak to bym dawał bitwy klasyczne, ale że jakiś widz podpowiedział, to mam nadzieję, że widz będzie tutaj no moim oparciem, no i kosa, dlaczego ja muszę trafiać kosę? I dlaczego, widzowie, nie da się, no nie da się grać z botem i sam. USP kill confirm, nie da się grać z botem i sam. Po prostu, czy daje bitwę klasyczną, czy underdoga, nie da się z nim grać. No patrzcie to, dałbym bitwę klasyczną, wygrałbym. No to jest właśnie to, o czym mówię, no nie da się z nim grać. No nawet jakby trafił kosę, to i tak bym przegrał, no ja pierdygam, to jest 2,5 tysiąca złotych dla niego, no to jest niepojęte, co się dzieje. Jest 400 bitwa, no ale jest na 3 graczy, więc czy ja mam ochotę czekać? No chyba nie mam ochoty czekać, ale jak już dodaję Botarosso, to ja bardzo chętnie dołączę. Bitwa za 400 zł, no może tutaj chociaż odda. Mam nadzieję, że tak będzie. No w tym momencie jest USP The Traitor, no ale dla Botarosso i to jest bitwa klasyczna, także musimy trafiać. No nie, foul play, to jest naprawdę bardzo kiepski skin, jeśli chodzi o bitwę klasyczną. No dobra, oni inaczej. Botrosso i ten Ion trafiają sobie po fajnym skinie, a ja trafiam najgorsze. Czemu tak musi być, że jak jest bitwa klasyczna, to mam najmniej? Jak jest bitwa underdog, to muszę mieć najwięcej. No to jest tak niepojęte, co się dzieje. No dobra, jest to naklejka Team Liquid, no ale ona mi nic nie daje i daje kosę dla Iona. Gratulacje. No mam nadzieję chociaż, że wpłaciłeś z kodem S1 Mac. Bo naprawdę byłoby mi wtedy bardzo miło, no ale niestety, no niestety widzowie się nie da, nie da się, totalnie się nie da. Przegrałem i to z Kretesem, bo jak on trafia 2000 zł, to jest bardzo duża przewaga nade mną. No nawet jakbym trafił tego Cyrexa, powiedzmy w stanie Factory New, to i tak bym to przegrał. 2600 zł dla niego. No mocno, naprawdę bardzo mocno. Jeszcze widzowie kochani, przypominam wam, że partnerem mojego kanału jest Pirate Swap. Tutaj możecie sobie wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Jak klikniecie sobie ten plusik i tutaj użyjecie kodu S1MAC, to za każdego dolara wpłaconego na Pirate Swapa z kodem S1MAC macie jeden ticket na i kosa będzie losowana w przeciągu około tygodnia. Dlatego widzowie, to jest teraz wasz czas po prostu na wpłaty z kodem S1MAC na PirateSwap'a. Nie za wymiany skinów, nie za sprzedaż skinów, tylko za same wpłaty na PirateSwap'a. Możecie sobie wpłacić, po prostu wypłacić jakiegoś skina i za każdego dolara wpłaconego macie jeden ticket na kosę. I kosa będzie losowana w przeciągu tygodnia, dlatego macie ostatnią szansę. Ostatnia szansa na wpłaty z kodem S1MAC na PirateSwap'a, bo już więcej okazji nie będzie, bo już po prostu za tydzień, jak wylosujemy kosę, już raczej nie będziemy. Nie będę już po prostu miał konkurs na kosę na Pirate Swapie, także zachęcam w tym momencie do tego, żebyście sobie spróbowali. Dobra, bo tutaj no naprawdę widzowie, naprawdę, kosa będzie losowana w przeciągu tygodnia, kosa jest o wartości tam około 1000 zł, także naprawdę zachęcam do wbicia sobie na tego Pirate Swapa z kodem S1MAC. No ale dobra, w tym momencie jest bitwa klasyczna, no, daje mi lepiej, no dobra, jest o 50 zł w tym momencie po dwóch skrzynkach, no ale właśnie, jest właśnie Angry Bob, który jest tylko w stanie field tested. Więc nic mi to totalnie nie zmienia. Bardzo dobrze, zobaczymy co będzie dalej. No na razie jest ładnie. No ale to jest bitwa za 200 zł. Okej, okay, no tutaj P2000 za 16 zł, nic mi nie zmienia. No i teraz te najważniejsze skrzynki. I daje, okej, okay, oddało. Jest to frontside mid i nawet jest tańszy niż ten Orbit MK01. Dlaczego to jest, nie, Legion of Anubis. Ja pierdykam, no przecież zaczyna się znowu. Znowu się zacznie zaraz, proszę nie traf nic. Nie, proszę. Let's go, to jest pierwsza bitwa wygrana, ale za 359 zł. No dobra, chociaż jest cokolwiek, widzowie. Dobra, trzeba ewidentnie zaryzykować. No albo wszystko, albo nic. No tutaj trzeba ryzykować. Może sobie spróbujemy. Dobra, ten Essential naprawdę może oddać. Niech będzie, czekajcie, nie stać mnie. Dobra, 6. Proszę. Teraz. Niech w końcu odda ta bitwa underdog, ale nie z botem i samo, bo mnie już tak denerwuje. To losowy bot i bot Michael.
Dobra, w porządku, proszę, trafiaj lepiej. Jest AK-47 Asimov, który jest droższy, okej, dobra, to jest różnica 2-3 zł, więc to nic nie zmienia. Yellow Jacket, który jest tańszy, bardzo dobrze, zobaczymy co będzie dalej. No jak będzie dawało po kilka złotych mniej, ja jak najbardziej to będę akceptował, ale trafiamy w Factoryniu w tym momencie Muertosa. Jest AK-47 Asimov dla niego, który jest droższy, bardzo ładnie, 144 zł kosztuje. Dwie skrzynki zostały, jest tutaj M4, która jest o wiele tańsza niż ten Asimov, proszę, jeszcze jedna skrzynia i oddaję, dobra, ale to nawet nie jest na plus, to jest, dobra, to jest 1000 zł, widzowie. No to trzeba zaryzykować, no to jest już ryzyk fizyk tak naprawdę, albo siądzie kosa, albo nie siądzie kosa. Proszę, come on! Jest AWP Wildfire, dobra, ile ona kosztuje? Ona kosztuje 400, więc jest profit. Proszę, kosunia, nie ma, jakby tutaj wypadło. Jest i AWP-a i jest tutaj również Huntsman Marble Fate, no ale niestety nie ma. Spróbujemy jeszcze raz, proszę, daj kosę, nie ma kosy, nie ma niestety kosy, widzowie. Endless Cycle, dobra, jeszcze raz w takim razie, proszę, oddaj kosę, no oddaj, nie oddasz w ogóle, czekajcie, no, a nie, 400 zł jeszcze mamy, dobra, to jeszcze raz możemy sobie spróbować, ale to już będzie tak naprawdę ostatni raz, jeżeli teraz nie siądzie, to już nie ma prawa bytu, nic, totalnie, 19 tysięcy w tym momencie jeszcze mamy, czekajcie, 19 438, dobra, jest to 30 zł, więc tak naprawdę mamy 167 zł, no i za 167 zł możemy sobie otworzyć, tak i tak, próbujemy, no jedna pojedyncza skrzynia, która nie daje totalnie nic niestety, mieliśmy 10% szans, no ale niestety się nie udało. No i co widzowie, oczywiście wbijajcie sobie na CSGO skinsa, używajcie kodu S1, jak macie teraz ten nowy tryb na bitwach, no ja już w tym momencie mam 17 tysięcy, więc mogę sobie odebrać tak naprawdę no ile, już Dragon Fire'a, no a jeszcze trochę będę mógł sobie uzbierać już na kosy, tak samo wy możecie, ale tu jak klikniecie sobie plusik, to użyjcie kodu S1 Mac, bo za każde 10 zł płacone na CSGO skin z kodem S1 Mac macie jeden ticket na Ursusa Knife'a do playera za 2,5 tysiąca złotych oraz oczywiście dla widzów jest druga kosa, bo za każde 2 zł wpłacane na CSGO skin z kodem S1 Mac macie jeden ticket na kosa o wartości tam 500 zł, coś takiego. Także zachęcam do wpłat z kodem S1 Mac. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko!